Witam Państwa bardzo serdecznie. Moim i Państwa dzisiejszym gościem jest pan Marek Tarnacki, radny powiatu wałbrzyskiego z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Witam serdecznie. Witam serdecznie, witam Państwa. Panie Marku, to jak to było z tym zainteresowaniem bądź jego brakiem, zainteresowaniem związanym z walką z bezrobociem? A pytam o pana starostę Józefa Pikse. Jak to było? Jest zainteresowany, nie jest zainteresowany? No ja byłem bardzo zdziwiony tą wypowiedzią pana starosty, dlatego że pan... Ale którą? No, tą, której zaprzeczał? Czy no ja zaraz że nie opowiem, jest zainteresowany? Powiem o niej. Byłem bardzo, bardzo zdziwiony, dlatego że pan starosta w którejś tam moim wniosku, którejś interpelacji dotyczącej tego samego problemu, bo ja już złożyłem chyba z 5 takich interpelacji łącznie z wnioskami od początku trwania tej kadencji, pan starosta był trochę zbulwersowany i stwierdził, że nie rozumie, o co mi chodzi. Powiedział również, wskazał, że rola walki z bezrobociem to jest rola przedsiębiorców, firm pracujących na obszarze powiatu. Powiedział nawet, że gmin, jeżeli gmin, to myślę, że również i starostwa, i starosty, a taki zapis jest w statucie powiatu, że jest jednym z pierwszych punktów, że podstawową rolą starosty jest walka z bezrobociem. Pan starosta próbował nas przekonać o tym, że jednak są inne instytucje powołane do tego i mówił również o takiej instytucji jak Powiatowy Urząd Pracy, ale ja powiem tak, Powiatowy Urząd Pracy to jest narzędzie w rękach starosty. Pani dyrektor, ona realizuje zadania ustawowe, realizuje ten zakres działań, który jest opisany w ustawie. Ale kwestie inicjowania pewnych zdarzeń, to jest rola starosty. Ale rozmawiałam z panem starostą, który powiedział, że jego słowa zostały opacznie zrozumiane przez radnych opozycji. Zaprzecza temu, jakoby wypowiedział takie słowa, że nie jest zainteresowany. Ja myślę, że zbyt wiele osób to słyszało, żeby można było dzisiaj powiedzieć, że one zostały opacznie zrozumiane. Pan starosta po prostu się zdenerwował i myślę, że powiedział to, co myśli. Wydaje mi się, że w obliczu tego, że kadencja praktycznie zbliża się ku końcowi, a od początku tej kadencji nie zostały podjęte żadne działania ze strony koalicji Nasz Powiat, Platforma Obywatelska, pan starosta myślę, że musi dzisiaj robić taką dobrą minę do złej gry, no bo no nie podjęto niczego, żadnych działań. No a szkoda, bo ja mam tutaj przed sobą porozumienie lojalnościowe, sygnowane tutaj podpisami, Nasz Powiat, Komitet Wyborczy Wyborców OPS i Razem dla Powiatu. I ja tutaj zacytuję Państwu, skuteczniejsze oddziaływanie na rynek pracy celem obniżenia poziomu identyfikowanego bezrobocia. Zasadnym jest poszukiwanie nowych, nawet niekonwencjonalnych metod oddziaływania na rynek pracy, poszukiwanie nowych sojuszników w tej sprawie, a także udrażniania nowych kierunków zatrudnienia. I tutaj widnieje Józef Piksa. No właśnie w obliczu tego, co pani przeczytała, to kompletnie jest jakby dziwnym to, że pan starosta mówi, że nie rozumie, o co mi chodzi. Ja to, co tam jest napisane, to ja się również pod tym podpisuję, chociaż nie jestem sygnatariuszem tego porozumienia. To są praktycznie moje słowa. Ja mówię troszeczkę szerzej. Wskazuję, że tymi niekonwencjonalnymi rozwiązaniami powinno być również podpisanie porozumienia z obszarami o podobnej stopie bezrobocia. Takich obszarów w skali kraju jest niewiele, to jest kilka powiatów. I myślę, że wspólne działanie, stworzenie programu rządowego, bo myślę, że przy bezrobociu 34, 32, 35% to potrzeba już działania takiego rządowego, z ministerialnego, dlatego że dotychczasowe działania instytucji na rynku pracy pokazały, że te narzędzia, które instytucje mają, są niewystarczające. Ten okres trwania bezrobocia praktycznie się nie zmienia. Te powiaty są cały czas dotknięte tym problemem. 20 lat dotychczasowe działania nie odniosły skutku, więc ja uważam, że jeżeli pan starosta, ja oczekuję tego od swojego starosty w powiecie wałbrzyskim. Ja nie mogę inicjować takich działań, powiedzmy, porozumienia się z innymi powiatami, stworzenia porozumienia w celu znalezienia środków rządowych na to, stworzenia programu. Bo jeżeli w skali kraju mamy poziom bezrobocia 13%, a w takich obszarach jak powiat wałbrzyski jest 34%,
to wiąże się to z wieloma patologiami społecznymi, z nędzą, z ubóstwem. Ten stan nie może trwać następnych lat. A Pana zdaniem, na czym się Zarząd Powiatu dzisiaj skupia? Jeżeli chodzi o bezrobocie, to Zarząd Powiatu myślę, że tworzy takie działania rozmydlające. Udaje, że coś robi. Próbuje diagnozować. Ja w odpowiedzi... No właśnie, ja tutaj widzę, że... No, tak nie do końca, bo tu też przeglądałam te dokumenty i Pan pyta, co Zarząd robi, no i Zarząd odpowiada. No jest tutaj sporo, nie wiem, raz, dwa, trzy, siedem stron. Pani redaktor, tu jest cztery strony odpowiedzi na moją pierwszą interpelację, w której proszę Zarząd Powiatu i Pana Starostę o podjęcie konkretnych działań i nawet wskazuje sposoby rozwiązania takie, jakie moim zdaniem są możliwe. I co otrzymuję? W odpowiedzi na moją interpelację nie ma jednego zdania odpowiedzi. Otrzymuję definicję bezrobocia, opowieść o tym, co jest przyczyną bezrobocia, opowieść o tym, że prawdopodobnie ta stopa bezrobocia to nie jest taka rzeczywista, zdania wytłuszczone, w których pisze, że dla bezrobotnych miejscem lokalizacji ich miejsce zamieszkania, zaś dla pracujących miejsce pracy i to ma być tym powodem błędu. To jest odpowiedź. To tak? jest odpowiedź. Mam podane dane statystyczne dotyczące bezrobocia w powiecie wałbrzyskim, jak również w gminach powiatu. Przecież ja te dane mam, ja mam do nich dostęp pełny, dlatego że Powiatowy Urząd Pracy co miesiąc robi taką notatkę sygnalną, do której mam dostęp. To jest powtórzenie tego, co jest w notatce sygnalnej. Następna odpowiedź, 7 stron już. Też z zasadzie... definicjami bezrobocia? Tak, no tu są dane statystyczne, programy, jakie realizuje Powiatowy Urząd Pracy. Przecież ja to wszystko znam. Pracuję w Powiatowej Radzie Zatrudnienia, również tam składam takie wnioski, żeby no, podjąć jakieś dodatkowe działania. Może które... zarząd jest czymś pan, innym zajęty. Pan starosta jako osoba, która ma nadzór nad Powiatowym Urzędem Pracy, moim zdaniem dzisiaj musi zacząć inicjować jakieś działania. Pan starosta raczej skupia się na tym, żeby doczekać końca kadencji, moim zdaniem, i nie będzie zainteresowany. No ale Komisja Bezpieczeństwa jednak rozpoczęła działania intensywnie. Z dużym spóźnieniem. Ale pan Malik mówi, że to radni opozycji nie znają statutu i nie wiedzą. Pani redaktor, gdyby kadencja tamta trwała, nie nastąpiła zmiana kadencji, to ta komisja, która była powołana przez tamtą radę, ona oczywiście miałaby pracować do lutego. Nastąpiła No bo kadencja jest trzyletnia, upłynęła kadencja, w lutym tego roku. Kadencja tej Komisji Bezpieczeństwa, tej Rady Bezpieczeństwa, ona byłaby do lutego zeszłego roku pod warunkiem, że tamta kadencja trwałaby 4 lata. Akt prawa wyższego, czyli zmiana, rozporządzenie premiera mówiące o zmianie granic Wałbrzycha spowodował, że te akty prawne wcześniej powstałe, one są dzisiaj zniesione. Dzisiaj pan starosta, powołując nową radę, miał obowiązek powołać nową komisję, w skład której powinny wchodzić osoby, które są członkami tej rady, a nie... Aktualnie, a nie pan starosta Ławski, który dzisiaj nie jest radnym, miał dzisiaj pełnić obowiązki w zakresie zapobiegania sytuacjom kryzysowym. No to jest dla mnie jakieś kuriozum, niezrozumiałe kompletnie. Ale to uszło uwadze zarządu, że ta komisja nie funkcjonuje? Myślę, że może ktoś gdzieś się dopatrzył, że nie została ta rada powołana, a pan starosta, no chcąc zapobiec swojemu jakiemuś tam niedopełnieniu obowiązków, no musiał ją powołać, bo powziął taką wiedzę i powołał. Ja otrzymałem przynajmniej taką opinię prawną, która mówi o tym, że ta rada rzeczywiście powinna funkcjonować do lutego. To jest tylko, że zapytanie w kwestii opinii prawnej jest... Ta komisja. Zapytanie jest sformułowane w ten sposób. Ile trwa kadencja komisji? No to... No kadencja komisji trwa 3 lata. 3 lata, oczywiście. Na pytanie, ile trwa kadencja komisji, otrzymaliśmy odpowiedź, że ona trwa 3 lata, więc powinna komisja pracować do lutego. Moim zdaniem jest źle sformułowane zapytanie i na podstawie takiej opinii prawnej no nie powinniśmy bazować. Nastąpiła zmiana, jest konieczność powołania nowej komisji, która ma możliwość zebrania się, ma możliwość pracy, ma możliwość zapobiegania problemom
i te wszystkie funkcje, które... Czyli uważa pan, że uszło to po prostu uwadze zarządu? Uszło to uwadze zarządu tak. I pana starosty. Mm-hmm. Pan starosta powziął tą wiedzę i w tym momencie szybciutko powołał nową radę. Radni opozycji zamierzają coś dalej z tym zrobić? Ja powiem tak, jeżeli będzie, nie będziemy widzieć ze strony pana starosty chęci przeciwdziałania najpoważniejszym problemom powiatu, jeżeli pan starosta będzie dalej próbował traktować swoje stanowisko jako miejsce do przeczekania i zakończenia kadencji, no to myślę, że następnym wnioskiem radnych opozycji będzie wniosek o zmniejszenie wynagrodzenia pana starosty, który... Ile dzisiaj wynosi to wynagrodzenie? 11 tysięcy, chyba 800. To sporo. No, bardzo wysokie wynagrodzenie. W obliczu zmniejszonego powiatu, w obliczu cięć budżetowych, w obliczu tego, że pracownicy w powiecie otrzymują niższe pensje niż wcześniej, no to tak wysokie wynagrodzenie. Myśmy o tym dyskutowali na... Ale to radni przecież takie wynagrodzenie musieli zaakceptować. Radni koalicji, pani redaktor, bo myśmy byli przeciwni. Myśmy prosili pana starostę o to, żeby jednak sam osobiście zmniejszył sobie wynagrodzenie, dlatego że mały powiat, mały budżet, mniej zadań. Mówiliśmy, że jeżeli pan starosta dobrowolnie sobie zmniejszy tą pensję, to w sytuacji, kiedy będzie dobrze pracował, będziemy sami wnioskować o to, żeby tą pensję podnieść. No, myślę, że dzisiaj chyba jest czas na to, żeby próbować obniżyć pensję pana starosty, a jeżeli będzie tak jak jest do tej pory, bo wydaje mi się, że my próbujemy jako opozycja coś zrobić, próbujemy coś wnioskować, jakieś konkretne wnioski staramy się złożyć. I takim konkretnym wnioskiem jest przynajmniej mój wniosek, który mówi o tym, że w obliczu bezrobocia instytucjonalnego, bo pan starosta mówi, że to jest bezrobocie strukturalne i to się nie da nic zrobić. Jak jest bezrobocie strukturalne, to się nie da nic zrobić, bo to struktura tutaj tej pracy jest taka w powiecie, że ludzie się nie dostosowali do niej, nie dostosują i to jest taki problem, który będzie trwał. No to trzeba podejmować jakieś działania. Pan starosta nie podejmuje. Jeżeli będzie tak dalej, będziemy wnioskować o to, żeby pana starostę odwołać. Czy to się uda? Nie macie wiem. Macie szansę? No nie macie za wielkie. Bo nie mamy większości, chociaż koalicja rządząca to ma tylko jeden głos więcej od nas tak naprawdę. I tam w tej koalicji rządzącej też zdarzają się jakby inne opinie, inne głosy. Nie? Oni się też ze sobą jakby ścierają w różnych kwestiach. Widać też te problemy, że koalicja jakoś też nie bardzo sobie radzi z tymi wszystkimi kwestiami. Zapowiedzieli wiele działań. Zapowiedzieli je w programie swoim wyborczym. Obiecali masę rzeczy. Nie wiem, czy to jest sens, żebym ja to wymieniał, bo to panią chyba zanudzę. I na tą chwilę dzisiaj nie są w stanie dotrzymać swoich obietnic. No ale mają jeszcze trochę czasu. Wiemy, ile zarabia pan starosta, ale nie wiemy, ile zarabia jego asystent. A dlaczego my tego nie wiemy? No ja powiem jeszcze raz, że w obliczu tego problemu finansowego, jaki jest w starostwie, a dochodzą do nas słuchy, że pan asystent zarabia bardzo poważne pieniądze, to radni opozycji pan Krzysztof Kwiatkowski złożył takie zapytanie do pana starosty o udostępnienie informacji publicznej, czyli wynagrodzenia asystenta. Ale kuriozalnie pan Józef Piksa, pan starosta, odmówił dostępu do informacji publicznej. No właśnie, sama formuła już tej odmowy jest jakaś dziwna, bo jeżeli jest informacja publiczna, to nie można odmówić do niej dostępu. Ja myślę, że pan starosta powinien tam, jeżeli nam odmawia tej informacji, to napisać, że odmawia udzielenia informacji, ale nie informacji publicznej. Informacja publiczna... No może to... asystent się nie sprawdził tutaj, bo powinien podpowiedzieć panu staroście, że... No ja nie wiem, jaka jest rola pana asystenta, bo... Pewno pan wie, no przecież dlaczego pan nie wie? No nie wiem, pani redaktor. No to proszę w zakres obowiązków pana asystenta spojrzeć i będzie pan wiedział. Pan starosta, powołując asystenta, powołuje go do wsparcia jego działań, także jaki zakres jest jego pracy, to jest umowa między panem starostą a panem asystentem. Ja naprawdę nie wiem, jaka jest rola, a obecnie obserwując pracę, no to ja nie widzę po prostu tych działań. Gdyby to były jakieś takie działania ogólnie publiczne, to myślę, żebym się
na nie natknął, jakoś nie dostrzegam, może, nie wiem, może coś przeoczyłem. No to nie chciał powiedzieć, ile zarabia pan asystent. Dlaczego nie chciał powiedzieć? Jest jakaś tajemnica? No, jest odpowiedź pana starosty, w której stwierdza, że... No, że pan asystent sobie nie życzy tego, żeby powiedzieć, ile on zarabia. Tak, tak, takie jest stwierdzenie, takie jest uzasadnienie tej decyzji. A może? Moim zdaniem nie może. Jest orzeczenie Sądu Najwyższego, jest orzeczenie Sądu Okręgowego w Warszawie. Podobna sprawa miała miejsce w Warszawie i są prawomocne wyroki w tej kwestii. Myślę, że warto było się z nimi zapoznać, zanim pan starosta taką decyzję przedstawił. No, sprawa jest na tym etapie, że jest odwołanie do samorządowego kolegium orzekającego w tej sprawie. Zobaczymy, jakie będzie postanowienie kolegium. Myślę, że ktoś, kto pobiera pieniądze publiczne, jest narażony na to jakby z zasady, że ta informacja publiczna będzie udostępniana, jeżeli ktoś będzie się o nią domagał. Także nie rozumiem tego utajniania kompletnie. Poczekamy na wynik. Samorządowe Kolegium Odwoławcze za chwilę pewnie odpowie na pytanie, czy pan starosta powinien odpowiedzieć radnym, czy też nie. Poczekamy. No i oczywiście będziemy naszych telewidzów o tym informować. Panie Marku, bardzo panu dziękuję za przybycie do studia, za dzisiejszą rozmowę. Wszystkim państwu dziękuję za uwagę. Rozmawiałam z panem Markiem Tarnackim, który jest radnym powiatu wałbrzyskiego z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję pani serdecznie, dziękuję państwu.